Kolejny dzień na Palionowie, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, wstałem. Spało mi się z pluwą, genialnie mi się spało z moim pistoletem, ponieważ czuję się dzięki niemu chociaż trochę bezpieczny, chociaż nie wiem, totalnie nie wiem, czy ja byłbym w stanie tym pistoletem zaszkodzić jakkolwiek X-owi. Ale witam was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, ponieważ dzisiaj kolejny dzień zmagań z X-em, kolejny dzień. Wiecie co ja ogarnąłem? Że ja nie wziąłem sobie amunicji. Ale to ma chyba kilka strzałów, tak po prostu. Dobra, ma to kilka strzałów, okej, okay, dobra, git. Nieważne, wracając, widzowie, na samym starcie łapka w górę, subskrypcja, zapraszam was bardzo serdecznie na serwer kidowice.pl, ponieważ to jest serwer mój i Dave'a, na który możecie sobie zagrać razem z nami w jednego bloka i w inne tryby, które już niebawem będą się pojawiać na serwerze. Obiecuję wam, że jak najszybciej dokładamy wszelkich starań, żeby pojawiły się jak najszybciej te tryby, żebyście mogli zobaczyć, a póki co cieszę się z jednego bloka, ponieważ on też jest całkiem fajny, jest bardzo rozbudowany, więc jest jak tam grać. Zachęcam was, ponieważ może nas tam często spotkać, więc wbijajcie. No a w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, no musimy tak, pójdźmy na górę do tego naszego miejsca, w którym mamy wszystkie dane, ponieważ musimy podsumować, co wiemy. Wiemy na pewno, że X istnieje, ponieważ zrobiliśmy mu przypadkowo zdjęcie i faktycznie to jest potwierdzone, ponieważ wygląda to następująco. Zacznijmy od początku. Trzeba robić sobie takie podsumowania, bo wiecie, jestem detektywem. Ja muszę robić te podsumowania. Jak ja nie robię podsumowań, no to bym nie wiedział, na jakim jestem etapie. Wiemy, że X pozostawiał jakieś X-y na Palionowie. Między innymi zostawiał X-y przed kinem, w którym była taka tabliczka: znajdź klucz na seans Palion Hate, znajdź klucz na seans i jest podpisane X, co możliwe, że X był w to zamieszany. Nie wiem totalnie, o co tam chodzi, ale wiemy też tutaj, że mamy jakiegoś X-a, który z tego zdjęcia wynika, że opętał tatę hejtera, który pokonał całą resztę. Nie wiem, o co chodzi, ale trzeba brać to pod uwagę, że to może być nie bez powodu. Mamy strzałkę do góry, w której był Y. Nie wiem czemu Y, skoro to jest X. To jest kolejna rzecz, która dalej jest niewyjaśniona. Gdzie było napisane you are next, dalej nie wiemy, kto jest następny. Była gminka, która się pojawiła i znikła następnego dnia. I kolejnego dnia, jak zrobiłem zdjęcie, znowu jej nie było. Zniknęła, nie ma jej totalnie. Nie pojawiła się już tam nigdy więcej. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem, dziwne. W każdym razie później zrobiliśmy zdjęcie, znaczy zrobiliśmy. Ja to zrobiłem w ogóle poza odcinkiem. Tak po prostu sobie zrobiłem zdjęcie Palionowa, na którym udało mi się uchwycić w tym miejscu stojącego X-a. Poszliśmy w tamto miejsce, znaleźliśmy takiego X-a, poszliśmy za tymi X-ami, które nas doprowadziły na osiedle Tostowo, gdzie zrobiłem zdjęcie przypadkowo totalnie X-owi po tym, jak wyskoczył mi na twarz i się wystraszyłem. To podsumowanie było naprawdę ciężkie, ale się udało. W każdym razie tak wygląda podsumowanie naszych aktualnych, że tak powiem, zdobyczy, a naszych aktualnych osiągnięć. Dobra, bierzmy sobie rzeczy z tego, z ekwipunku, które ja tutaj zostawiłem, ponieważ pamiętam, że tu zostawiłem je. Bierzemy to wszystko, co nam tutaj zostało i teraz tak szybko sobie to poustawiajmy, tak jak to zawsze mieliśmy. Pyk, pyk, pyk. Tutaj papier tu. Żarcie dajmy sobie tutaj. Amunicję dajmy tu. Pistolet miałem chyba tu. Tu miałem dziennik, tu miałem to. Gdzie mam aparat? Dobra, to jest ciekawe. Nie wiem totalnie, gdzie ja mam mój aparat. Halo, halo. Czekajcie, czekaj, odłożyłem może do Toastboxa. Zdecydowanie nie ma go tutaj. Ej, dobra, gdzie jest mój aparat? To jest teraz bardzo ważne pytanie i totalnie nie żartuję. Zniknął mi aparat. A nie powinien. Nie powinien, bo pamiętam, że go tu odkładałem są resztą rzeczy. Zabrałem tylko spluwę na dół. I dlaczego nie mam tego aparatu? Dobra, mega dziwne, ale dobra, czekajcie, przeszukajmy może tutaj jakieś miejsce na dole. Może go jednak zabrałem gdzieś, może zabrałem go, może jednak gdzieś go włożyłem do takiej skrzynki. Szybko to sprawdźmy, bo faktycznie, kurczę, no nie mam pewności, ale wydaje mi się, że go odkładałem. Co się tam na górze? Musiałby mi ktoś go ukraść w nocy, ale kurczę, to bardzo podejrzane, żeby ktoś tutaj był akurat w tym czasie. Tu nie ma, tu też nie, tu też nie, dobra. Ej, nie mam tego aparatu, ja go na pewno tu nie odkładałem. Jestem pewien, że go tu nie odkładałem nawet. No dobra, słuchajcie, jest lipa. Ej, dobra. Kurczę, mam pewną opcję. Dobra, słuchajcie, musimy pójść na górę. Słuchajcie, ja w momencie, w którym zrobiłem zdjęcie X-owi, nie? To, uwaga, tutaj jak pokażę wam, tu, to było to, ten moment, jak zrobiłem to zdjęcie, to nagle zrobiło się ciemno. Całkiem możliwe, że to był moment, w którym X dowiedział się o tym, że ja mam aparat i całkiem możliwe, że ja robię zdjęcia X-om, że X-y działają trochę jak oczy. Bo w końcu... Czekajcie. No w końcu ten X ma X-y zamiast oczu. Całkiem możliwe, że te X-y, które są porozstawiane, to są jego oczy na Palionowie i on po prostu to widzi. I w momencie, w którym ja zrobiłem mu zdjęcie, to on jakby go to oślepiło. I on też postanowił mnie oślepić, jakby odbił działanie, wiecie o co chodzi.
I całkiem możliwe, że on w tym momencie dowiedział się, że ja mam aparat i mi go zabrał. Ale... Dobra, to jest dobra informacja. W tym momencie koniec z odkładaniem rzeczy gdziekolwiek. Muszą być ciągle w ekwipunku. Tylko jak ja mam teraz odzyskać aparat i co muszę zrobić? Muszę odzyskać aparat, ponieważ bez tego aparatu ja tego X-a chyba nie widzę. W sensie chyba mówię, ponieważ nigdy go nie widziałem bez aparatu. Widziałem go tylko z aparatem i to był tylko i wyłącznie ten moment. To był jedyny raz, kiedy go widziałem. Poza tym widziałem go też tutaj. Tu stoi, ale uwaga, to też jest sytuacja, w której widziałem go jakby przez tą noktowizję i też dzięki aparatowi, więc to są jedyne dwa momenty, w których uchwyciłem faktycznie X-a, inaczej uchwytywałem tylko jakieś jego znaki, więc może coś być na rzeczy. Dobra, czekajcie. Albo może ktoś mógł ktoś pomagać. Mógł ktoś pomagać, niekoniecznie musiał mi to X zabrać. Mógł ktoś... Czekajcie. Może nam się wyjaśnia w tym momencie to zdjęcie. Czy tata hejtera nie jest przypadkiem pod działaniem X-a? Ponieważ jak widać ma X zamiast oczu, tutaj na tym obrazku. Ja go nie widziałem w takim stanie. Nie wiem totalnie, co się dzieje z tatą hejtera w tym momencie, więc ciężko mi jest powiedzieć, co się faktycznie wydarzyło. Ale może być tak, że to tata hejtera mi to zabrał ten aparat, bo całkiem możliwe, że jest jakby pod wpływem tego X-a. Nie wiem totalnie. Ale jeżeli tata hejtera mi zabrał ten aparat, całkiem możliwe, że ten aparat znajdziemy w ratuszu, więc spróbujmy go tam znaleźć. Spróbujmy się przejść do ratusza i może akurat będzie coś. Aczkolwiek szczerze wam przyznam, że raczej nastawiam się na porażkę. Aczkolwiek sprawdźmy to, może akurat znajdziemy mój aparat, może akurat go odzyskamy. Byłoby miło zdecydowanie go odzyskać, no bo jednak fajnie by było go mieć, nie? Jednak aparat by się przydał. Ej, tego tutaj nie było. Tego tutaj nie było zdecydowanie. Dobra, sprawdźmy ten ratusz w takim razie. Czy tutaj ktoś jest? Co tu robi ten wóz, ten karton, który dla mnie zamówił Dave, którego ja ostatecznie nie chcę, bo to bez sensu jest. Tam jest karasie, okej. Okay. Chyba chodzi po prostu o ryby, dobra. Okej, okay. Tutaj nie widzę nic. Dobra, zejdźmy do pracowni. Okej, okay. I teraz tak. Czy to było tutaj już? To widziałem, dobra, to widziałem, już mi się przypomniało, że to widziałem. To są wagoniki, Milky i Chipson, Dave, dobra, tutaj nie ma tego, nie jest to jakby doprowadzone ostatecznie. Ale są zrobione, to wygląda identycznie jak u mnie w domu, gdzie ja też kiedyś miałem pomysł, żeby zrobić tunele. A to dokąd? Tunel X? O nie, dobra, to tutaj jest tunel do willi szefów, tak? Willa szefów, tak? Dobra, to jest tutaj, to mi się nie podoba, to mi się zaczyna nie podobać. Czekajcie, zróbmy tak, żeby nie wykorzystywać. A i tak nie mam strzał, więc niestety musimy się posługiwać tym. On mnie nie widzi? Dobra, pokonany. Dobra, one mnie nie widzą w tym tunelu. Nie wiem, dlaczego one mnie nie widzą w ogóle totalnie i nie reagują na mnie. Ale dobra, mamy już strzały, więc możemy korzystać z łuku też. Weźmy sobie ten łuk w takim razie. Dobra, pyk, mamy łuk. Na moby to jest lepsze niż ten pistolet, więc przeładujmy sobie pistolet. I teraz tak. Ja wiem, że jestem detektywem, ale... Kurczę, tu jest tak ciemno, ja nie mam żadnej pochodni chyba, co? No nie mam żadnej pochodni, dobra. Wiecie co, tu jest tak ciemno, ja tutaj nie mogę teraz iść, jak jest tak ciemno. W każdym razie tego tunelu tutaj nie było i nie wiem, dokąd on prowadzi, ale... Kurczę, potrzebowałbym aparatu. Przydałoby się zrobić zdjęcie temu, to jest jednak jakiś dowód w sprawie, nie? Powinienem tam pójść, ale dobra, na razie tam nie pójdźmy, bo i tak nie mamy aparatu. Wszystko, co zobaczymy, nie mamy na to dowodu. Nie mamy na to dowodu, co jest nam bardzo potrzebne, więc może być tak, że pójdę tam totalnie niepotrzebnie, nawet jeżeli zobaczę coś, co będzie bardzo znaczące, no to nie będę mógł z tym nic totalnie zrobić. Ale ewidentnie nie ma tutaj tego aparatu. A, jeszcze nie sprawdziłem góry. Czekajcie, jeszcze sprawdzę górę. No całkiem... Ja w ogóle nie sprawdziłem magazynu, czekaj, tu w ogóle nic nie sprawdziłem. Ja zapomniałem już w ogóle, po co ja tu przyszedłem, jak zobaczyłem ten tunel. Dobra, tu też nic nie ma. Pójdźmy tu i teraz tak, szybki ten magazyn, bo tu jest magazyn, w którym są rzeczy. I teraz pytanie, czy tutaj, okej, tu jest masa diamentów, okej, czyli on tu coś z tego korzysta. Dobra, może tu coś będzie, halo, nasiona, to nie. Jest masa Okej, ja nie wiem nic o tym, ale nawet nie wnikam, dobra, jakby już to nie ma znaczenia, co tu jest napisane? Dziennik, zapisy tutaj, jeśli bierzesz coś z magazynu. A, to tu w ogóle można brać rzeczy z magazynu, to ja nawet nie wiedziałem, dobra, tutaj byliśmy, tu nic nie ma. W piecach, czy chcemy się piece sprawdzać? W piecach raczej by nikt nic nie schował, tak mi się wydaje, a w szczególności aparatu raczej
Raczej nie, no chyba, że ktoś by chciał go spalić. Nie, dobra, piece raczej nie. Raczej piece zdecydowanie nie. Pójdźmy na górę. Zobaczmy szybko. W takim razie te beczki przejrzyjmy. Dobra, nikogo tu nie ma, więc mogę się czuć póki co swobodny. Boże, ile diaksów, co tu się wyprawia. Dobra, tu. Już na mnie diaksy nie robią wrażenia, nie? To już po prostu, a to jest ender chest, dobra, to jest moje. Dobra, czyli tutaj nic nie ma, okej, czyli to zdecydowanie nie jest miejsce, w którym... Dobra, czyli ja podejrzewam, że jeżeli nawet, jeżeli tata hejtera pomógł X-owi i przekazał mu mój aparat, no to przekazał mu aparat i ja go w tym momencie nie mam. Dalej te X-y tutaj są. Zobaczmy, jeżeli wykluje się jajko, z jajka kura, znaczy, że znajdę aparat. Fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie, że jest duża szansa na to, żebym znalazł ten aparat. Cieszę się. O nie, no widzowie, to jest jakaś tragedia. Została mi skradziona bardzo ważna rzecz, rzecz, która jest mi zresztą bardzo potrzebna. No bo jednak ten aparat, no jako detektyw, no powinienem mieć, powinienem go mieć, nie? I nie wiem totalnie dlaczego ktoś mi go zabrał. Nie wiem, ja podejrzewam, że to będzie X, to musi być X. Jeżeli to nie jest X, to serio nie mam pojęcia, kto to jest, ale... Nieśmieszny żart, nie? Ale mam nadzieję, że ten aparat się znajdzie. Dajcie znać, gdzie mógłbym go szukać i gdzie jest szansa, że może być ten aparat. Kurczę, boję się, że ten aparat, wiecie gdzie będzie? Tam na końcu tej drogi X-ów. Boję się tego strasznie.